Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszego vloga zaczynamy od próby rozwiązania pewnego problemu, który ostatnio pojawił się w moim życiu, a mianowicie chodzi o mojego MacBooka. Ja tego MacBooka kupiłam stosunkowo niedawno, bo było to jak mieszkaliśmy w Warszawie, czyli niecały rok temu. No i niestety okazało się, że ten MacBook ma zdecydowanie za mało pamięci i oprócz tego fajnie było mieć troszkę lepsze parametry, żeby móc swobodniej montować filmy, robić miniaturki i tak dalej. Jak go kupiłam, to on super sobie dawał radę, bo nie nagrywaliśmy filmów w 4K i miałam tylko jeden kanał, czyli swój kanał. Teraz prowadzę dwa kanały, w sensie mój i Jaworscy gotują, bo tak naprawdę to ja wrzucam filmy do montażu, sprawdzam je po montażu i wrzucam je na kanał. No i na moim MacBooku zmieszczą się tylko dwa filmy na Jaworscy gotują, a mamy w tym momencie nagranych ich 6 w przód, więc one w ogóle się nie mieszczą na tym MacBooku. Ja już dokupiłam taką pamięć zewnętrzną, żeby mieć miejsce, ale to też nie starcza, więc po prostu muszę go wymienić na coś lepszego, żeby miało przede wszystkim więcej pamięci, ale też żeby był troszeczkę lepszy. Więc pojedziemy sobie teraz do iSpota, żeby zobaczyć, czy w ogóle takie MacBooki lepsze są dostępne na miejscu, czy muszę je zamawiać i jak to dokładnie wygląda. Co ty robisz? Nic, nic. Co ty robisz? Nic. Co ty masz? Lubi się. Jednego. Bo ty teraz jesteś na tej diecie, ja nie chcę ci pokazać, że jem takie rzeczy. Nie no, lubisz mi nie robi. Bardziej mi robiła Kinder Bueno ostatnio. Ja opowiadam o tym, że muszę kupić nowego MacBooka. Okej. Chcesz coś dopowiedzieć na ten temat? Tak, masz manual focus. To chciałem dopowiedzieć. Dobrze, wszedłeś, bo już mam teraz autofocus. Dzięki. Masz auto Land Rover. No, tak jak mówiłam, jedziemy do iSpota zobaczyć, czy jest coś dostępne na miejscu, czy muszę coś zamówić. Ja, kropka. iSpot. Nie, on ci popsuł ty humor, przepraszam. Dzisiaj nie ma na tym filmie, jak coś popała. Nie no, będziesz. A będę? Będziesz później. To trochę mojego zrąbanego humoru dzisiaj posłuchacie, przepraszam. W tym czasie jak ja jadę do galerii, to wy możecie zasubskrybować kanał, żeby tam przyszedł z każdym filmem i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej vlogów. Paweł, przestań już! Jadę autem! Jedziemy widzowie do galerii, nie lecimy. Okej, jestem już po wizycie w iSpocie i przyszłam do auta z wami pokazać, bo w galerii jest tyle ludzi i jest tak głośno, że nie szło nic nagrać. Jeżeli chodzi o MacBooka, którego ja sobie wybrałam, a w sumie to Paweł mi wybrał, bo Paweł się bardziej na tym zna, to nie ma go dostępnego na miejscu, musiałam go zamówić i będzie on dopiero u mnie za 6-8 tygodni. No jest to bardzo długo, bo to są 2 miesiące, no ale nic nie zrobię, jeżeli chcę takiego MacBooka, nie innego, no to muszę po prostu na niego poczekać, więc do tego czasu będę używać dalej swojego, no jest on dalej sprawny i jakby mogę na nim pracować. No i po prostu opóźnię jego sprzedaż, bo mam już na niego też kupca i ten kupiec po prostu będzie musiał trochę na niego poczekać. Jest ogólnie godzina 14:30, ja jestem troszeczkę już głodna, nie jadłam nic w galerii, bo tam są same fast foody, ja staram się takich rzeczy nie jeść, więc pojedziemy sobie gdzieś po drodze coś zjeść. Wydaje mi się, że mam dzisiaj ochotę na zupę i to nawet wiem, gdzie pojedziemy. Ale zanim pójdę na obiad, to jeszcze pojadę w pewne miejsce tutaj w centrum w Gdyni, bo chciałabym coś przetestować. Kupię to i przetestujemy to po obiedzie, więc ja teraz jadę coś kupić, co zobaczycie później i w sumie z wami się widzę na obiadku. Jestem właśnie w Hikbarze w Gdyni w Holonii i mam już swoją zupkę i powiem wam, że to jest tak pyszna pomidorowa, że po prostu ją kocham, mogłabym jeść codziennie. Jest naprawdę mega, mega dobre. Jeżeli będziecie kiedyś w okolicy, będziecie chcieli coś zjeść, to polecam to miejsce i tą zupkę. Dobra widzowie, jestem już w domku i tak jak mówiłam, po obiedzie mieliśmy sobie coś przetestować i przetestujemy to. Ja też jestem na test. Co to jest? To jest fit ciasto. Pa. No chodź, może będzie dobre. Ale wiesz, że ja jestem... No ale dobra. Pa, nie fit. Ja jestem też fit. Fajny tuściutki. Nie jem słodyczy, nie jem... Nie piję słodkich napojów. Staram się jeść po prostu zdrowiej i... Po prostu ty jesteś słodka. Przestań, Paweł, ja chcę coś powiedzieć. I mam mega ochotę na coś słodkiego i znalazłam, że jest coś takiego jak fit cake, fit cake w Gdyni. Wygląda to ogólnie jak normalne ciasto. No tylko jest tak, kalec, to jest jedno. Weź, idź stąd! Tu jest wszystko, chłopie! Sorry, no mów, mów. Mam dwa serniczki. Chłopie, daj mi wypowiedzieć się, a nie ty już byś jadł tylko. Więc tak, ten, który przed chwilą podniosłeś, to jest tak, bez dodatku cukru, bez glutenu i bez orzechów. O, bez orzechów, to ja lubię. Mogę go posmakować wtedy? No, możesz posmakować. Jak się nazywa? Sernik waniliowy. Waniliowy to jest. Tak wygląda. Wygląda ogólnie dobrze. Wygląda fest dobrze. Ten zjadł połowę ciasta. Jest kwaśny, ale jest spoko. Ale jest okej. Okay. Nie jest zły. Zjedz górę, góra jest kwaśna taka. Taka jakbyś miała skwaszoną śmietanę. Bo w ogóle jest skyr. Okej. Okay. Skyr, skyr. Jest jajko, jest twaróg, budyń bezglutenowy, skyr naturalny, wanilię, owoce, erytror. Wiecie, to nie jest takie super, super fit ciasto, to jest po prostu ciasto zdrowsze.
A to, co to jest? Jogurtowiec. Bez dodatku cukru, bez glutenu. Jest tak, jogurt naturalny, płatki owsiane, daktyle, żelatyna, owoce. Ten ci będzie lepiej smakował. Tak? A ten tobie? A ten mi. Czyli ten jest... Ten nie smakuje mi. Nie smakuje ci? W sensie, jest okej, okay, ale jest taki mocno zżelatynowany. Paweł, weź mi zostaw gryzę. Ogólnie jest to zdrowsza jakby wersja ciasta. Jest dobra. Mhm. Jak będę miała kiedyś ochotę na takie ciasto, to pojadę sobie. Dzisiaj po prostu musiałam zjeść coś takiego słodkiego, bo od chyba miesiąca nic nie jem takiego. Mogłeś zjeść mnie. Zamówiłam MacBooka. O! No, będzie za 6-8 tygodni dopiero. No, praca na twoim jest uciążliwa. A tego od ciebie odkupię. Nie mówiłam, kto jest kupcem. Tak, ja mam plany go odkupić, bo mam w planach duże wyjazdy, dalekie wyjazdy poza Europę. Po prostu... Miejsca, które nie spodziewalibyście się, że kiedykolwiek pojadę, jeżeli mnie znacie. I Paweł ma większego MacBooka niż ja i stwierdził, że po prostu tego ode mnie odkupi. No i też właśnie... droższego, nie? Tak. W razie co odpukać, jakby się coś wydarzyło, no to ten też był drogi, ale nie ale aż tak. Nie aż tak, no więc ten jest bardziej poręczny też, żeby jechać gdzieś w Paryż, nie? Dobra, to za chwilę będzie u nas Julcio, damy mu posmakować ciasta, na pewno będą smakować. Musi on chwilę u nas być, bo nie ma kluczy do domu i jak on pójdzie sobie, w sensie będziesz mógł pójść, to wtedy pojedziemy do nas do domu, bo musimy pomierzyć rzeczy i pokupować rzeczy. Pierwsze zakupy do domu! To widzimy się, jak już będziemy w domku. Jesteśmy już w naszym domku i dzisiaj przyjechaliśmy zmierzyć te drzwi, bo musimy je kupić, żeby deweloper nam je zamontował. Tak, to są drzwi między garażem a domem jakby. I generalnie to muszą być drzwi antywomaniowe, muszą być antyspalinowe, muszą być antytemperaturowe i muszą być ładne i muszą być... Tanie. No właśnie, to jest problem, bo nie będą tanie, muszą być małe, bo generalnie drzwi zazwyczaj są 90 takie, z tego co wiem, a tutaj mamy 80 drzwi, także ciężko będzie to dostać. No i ciężko będzie dostać ze względu na to, że te drzwi muszą mieć ile? 26 cm chyba futryna, nie? Tak, tu ja pomierzę dla widza. To jest tak grubo, bo tu jest wata. O. Żeby było ciepło. Żeby było ciepło w domu. I to ma 25 cm. Znajomy wymiar. No. Także tego. Także to trzeba będzie kupić. To tyle już, tak? Jedziemy stąd, bo już mam dosyć. Ogólnie jesteśmy tu z moim tatą, bo mój tata będzie nowy kończył to mieszkanie. Będzie... W sensie ten dom, a nie mieszkanie. I byliśmy pokazać mu cały dom, bo jeszcze go nie widział. Byliśmy zmierzyć płot, bo musimy też zrobić płot wokół domu. W sumie spędziliśmy tu dużo czasu dzisiaj. Tak, dokładnie. Ale za każdym razem, jak tu przyjeżdżamy, to ja jestem taka. No ja się czuję tu domowo, w sensie jakby widzę, że ta przestrzeń będzie taka przytulna. Tak, przytulna będzie. Takie wspomnienia z tamtego bliźniaka mi się. Trochę tak. Tak, ale dla widza też, ja widziałem komentarze już pod filmem u ciebie z domu i widzowie też pisali, że wspomnienia mi z tamtego domu trochę tutaj przychodzą. No dobra, to co? To... No wymierzone mamy, tak, no jakby więcej na filmie, co? Chcesz jeszcze coś pokazać? Nie no, płotu nie pokażę. Oto pierwszy mebel w naszym domu. To jest ponton z odcinka, tak, bo napompowałem go, żeby sprawdzić gdzieś dziurawy. Tak, bo tutaj w środku nam leci powietrze. I to jest jedyna rzecz w tym domu aktualnie. Tak, ale w przyszłym tygodniu już będzie więcej. Tak, w przyszłym tygodniu już będzie grubo, bo lecimy na pierwsze zakupy, będzie kupować płoty, altany, jakieś takie rzeczy ogrodowe na razie. No i drzwi, bo zaraz w sumie pojedziemy po te drzwi. Jestem już w Leroy Merlin na dziale z drzwiami i ogólnie Pawcio przyjechał ze mną, bo stwierdził, że pomoże mi to wybrać, bo musi być na miejscu, żeby zobaczyć te drzwi i tak dalej, bo mi po prostu nie ufa z wyborem. No ale mimo wszystko on zna się na takich rzeczach bardziej niż ja, więc na pewno jak będzie na miejscu i zobaczy te drzwi, to szybciej wybierzemy coś. On poszedł przestawić auto i powiedział, że mam już znaleźć jakieś drzwi, ale ja nie wiem, jakie one powinny być. Chyba nie takie zwykłe takie, tylko chyba takie jakieś zewnętrzne. To musi być takie, żeby trzymało ciepło, nie? Tak jak mówiliśmy wcześniej. To nie są zewnętrzne. Tu są zewnętrzne. Nie. Gdzie tu są takie drzwi? No tutaj. To są takie? No to są drzwi wyjściowe. To nie są wyjściowe. Zapisane jest skrzydło drzwiowe, a nie drzwi wyjściowe. No trzymajcie mnie. A to jak są drzwi wejściowe, to też nie są skrzydła drzwiowe? A to ja nie no wiem. No są. Tak? Tylko my chcemy białe, tak? Albo czarne, albo antracytowe. Nie no, czarne. Białe albo czarne, żadne inne. O, takie! Ja chcę takie. Nie, Bawo, nie, nie, nie. Żółte drzwi. A dlaczego żółte drzwi? Żółte jest słońce. Nieprawda. Żółte drzwi, ty już wiesz, że w środku odkrywa się żółty, piękny samochód. Nie. No ale to zobacz, by maczowało do samochodu. Niebieskie drzwi i tutaj w środku będzie się skrywał piękny granatowy Range Rover. Nie było tematu. O, takie są fajne. No właśnie też nie patrzałam. My musimy takie, Paweł, antywomaniowe, termoochronne, jakieś różne takie rzeczy mieć, a tutaj nie ma takich. No to zobacz, to co? Ktoś się włamie? Włamie się.
Tam jest napisane skrzydło zewnętrzne, a okna. To może jakieś fachowcy zapytamy? Bez kitu, może tak. Ja jestem fachowcem, spokojnie. Chodźmy z tych drzwi, chodź tutaj. Zapraszam, zapraszam państwa. To nie były... Tu są drzwi wyjściowe. Daj mi właśnie, ja chciałem tam doprowadzić nas, chodźmy. Miałam rację, że skrzydło drzwiowe to nie są drzwi zewnętrzne. Zapraszam. Zobacz, tutaj? Tu jest napisane, widzisz, mówiłam ci, drzwi jest napisane drzwi wejściowe, no ma rację, skrzydło drzwiowe, no. O takie, patrz. Tylko, że z nimi z kolei jest ten problem, że są takie, to są takie piwniczaki. No tak. Jak masz w dzisiejszych czasach piwnice, to są właśnie takie drzwi. Nie no, dobra, nie ma tu nic. To idziemy do Castoramy? Jedziemy do Castoramy. Dobra. Jednak widzowie, jeszcze nie jedziemy, bo przyszliśmy jeszcze na drzwi takie zwykłe do domu, bo zastanawiamy się, co zrobić z tą ścianą taką wejściową, w sensie na tym takim przedsionku, bo mówiliśmy na hosturze, że chcemy to wywalić i zrobić tam szybę. To będzie wyburzone i to będzie szklane, żeby otworzyć przestrzeń, no bo jak widzicie, jest tutaj dosyć ciasno. Ale tak zastanawiamy się, czy nie lepiej zrobić po prostu tam szklane drzwi. Szyba jest droga, jak cholera. Tak, bo po pierwsze szyba jest droga, a po drugie mój tata nam powiedział, że to jest ściana, która musi być raczej podporą dla łazienki. Dokładnie, do tej części góry. Więc tak sobie teraz kminimy, czy po prostu nie zrobimy tam takich przeszklonych drzwi, no, i tak będzie ta przestrzeń. A w ogóle dużo osób pisało, że fajnie by to wyglądało, że zróbcie to koniecznie, ale no to jest drogie. Ale nie, pisali, że zróbcie to koniecznie, że szklany garaż. A, okej, okay. No. Dobra, no to garaż to tak. Ej, ale... ładne są te. No, nie są złe. Znaczy mają badziewną klamkę według mnie trochę. No. Wygląda jak klamka do sejfu, a nie jak klamka w domu, ale ogólnie drzwi mają trochę za grube też prosty. No, trochę tak. Ja jestem może czepialski, ale ten. No nie jest źle cenowo, 900 zł. Tak. To zwykłe skrzydło kosztuje tam 600-700, nie? A ja widziałam inne ładne. Chodź, pokażę ci. O takie, tylko że te są przesuwne, ale są ładne. Tak, no, też prosto są sensowniejsze i fajnie, że one nie są na folii, tylko to jest faktycznie metal. Tak, no. No, to jest fajne. Trzeba coś takiego, bo one są bardzo ładne. Aha. Te mi się podobają, no. No dobra, teraz już jedziemy do Castoramy. Ej, chciałbym w ogóle takie drzwi do pokoi, drewniane. Zrobimy sobie drewniane drzwi w tym domu? Drewniane? No, mam dość tych białych. Zobaczymy. I co, widzisz coś fajnego? Czarny antracyt. Czarny antracyt, co to znaczy czarny antracyt? To jest czarny. A to jest antracyt. Nie, są ciemniejsze tam. No i nie faktu, dalej nie są czarne. Nie znajdziemy drzwi takich wtedy komu. Czemu w ogóle drzwi są tak wysoko? Przecież ja ich nie widzę stąd. No, zazwyczaj ludzie nie mają 1,50 m. No ja mam. I co? Masz czarne drzwi, no ale on kosztuje 600 zł i to jest... Ty to... Ja to pięścią wyłamię. No bo to są drzwi techniczne, to już nie są wewnętrzne. No nie są techniczne. To są drzwi techniczne. Uniwersalne. Powiem wam, że to będzie ciężkie wykończenie domu. No już się nie zgadzamy przy zwykłych drzwiach. To co robimy? To... Idziemy zobaczyć płoty i jedziemy do domu chyba, no bo nic tu nie ma. To widzimy się w domu. Wróciliśmy już do domku i stwierdziliśmy, że sobie na spokojnie wieczorem usiądziemy i przejrzymy drzwi, które są dostępne do zamówienia przez internet. No i podejrzewam, że pokażemy te drzwi wam, jak już dojdą do nas i jak już będą zamontowane, bo to powinno się dziać jakoś na dniach. I zanim jeszcze skończymy dzisiejszego vloga, to otworzymy sobie paczkę, która dzisiaj do mnie przyszła. Wydawało mi się, że wiem, co to jest za paczka, ale teraz jak ją tak podnoszę i ona jest taka lekka, to wydaje mi się, że to chyba nie jest to. Tak, dobra, to jest to. Ogólnie w tej paczce znajdują się schodki dla piesków, a w sumie bardziej dla Skipera niż dla Rico, bo jeżeli śledzicie nas od dawna, to wiecie, że już mieliśmy takie schodki dla Skipera, jak on był taki malutki i jeszcze totalnie nie potrafił wchodzić na kanapę i na łóżko i tak dalej. I jak się wprowadziliśmy tutaj, to zauważyliśmy, że Skipper nie ma problemu z wchodzeniem na tą kanapę, no bo ona jest zdecydowanie niższa niż ta, którą mieliśmy w poprzednim domu. I po prostu pozbyliśmy się tych schodków, ale ostatnio coraz częściej Skipper ma problem ze wskakiwaniem na łóżko. W nocy schodzi z łóżka, potem nie może wejść na to łóżko i po prostu prosi mnie, żebym go na to łóżko podniosła. No jest to trochę wkurzające, no bo mimo wszystko budzi mnie wtedy w nocy, ja już potem nie mogę spać i po prostu nie wysypiam się. Więc stwierdziłam, że kupię mu po prostu takie schodki, żeby mógł sobie swobodnie samemu wchodzić na łóżko. Podejrzewamy z Pawłem, że jest to spowodowane jego łapkami, które są troszeczkę krzywe i po prostu dlatego ma trudność ze wskakiwaniem na łóżko, bo łóżko jest wyższe niż kanapa. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj zamówiłam. A, one są takie materiałowe, ale fajne! Wcześniejsze, które mieliśmy, były drewniane i one były takie ciężkie, takie toporne, a to jest po prostu z takiej gąbki? Chyba z gąbki. Mega fajne. Podobają mi się. Ale one są niskie. Czy one będą pasować do łóżka? Chodźmy to sprawdzić. Skipper, chodź! Chodź! Super! No i działa. Trochę tego nie przemyślałam i nie zmierzałam, jak wysokie mamy łóżko, więc te schodki są trochę małe. Ale Skipper sobie radzi, więc to jest najważniejsze i bez problemu będzie mógł sobie teraz nimi wchodzić, jak będzie po prostu schodził w nocy sobie. No dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że taki wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa!